Cześć, słuchajcie, nagrywam to, bo to jest bardzo ciekawe. Komputer świat. Dobra, poczekajcie. Rafał Rudnicki to napisał. Poczekajcie, głupie reklamy dla ludzi o niskim IQ. Zobaczymy, co jest źródłem tego artykułu najpierw. Durne reklamy. Źródło komputer świat, dobra. Chińczycy chcą dokopać się do jądra Ziemi. Schodzą coraz niżej. No to takie niezbyt przekonujące. Chiny już jakiś czas temu ogłosiły program niezwykle zaawansowanych odwiertów na terenie swojego kraju. Mowa o nawet 11 kilometrach głębokości. Robią to samo co Związek Radziecki. Też był odwiert kolski, gdzie nie powiem co się działo, bo to deczko nie wierzę, że to się tam działo. Na co liczą Chińczycy? Oczywiście na pieniądze. No wiecie, jądro Ziemi, gorące, 2000, ogólnie płaszcz Ziemi, 2000 coś tam stopni, wiecie, jak gdyby tam umieścić, wymiennik ciepła, to darmowe, przepraszam, piwo wypiję. Darmowa energia geotermalna i tak dalej napędzi chiński wzrost gospodarczy i technologiczny. No. Więc Chińczycy mają łeb, bo osiągnęli nieskończone źródła energii. W 2021 roku ruszyła inicjatywa globalnej eksploracji Ziemi za zgodą samego Xi Jinpinga, w którą zaangażowane są m.in. chińskie koncerny naftowe. O! Dla Chin to oczywiście możliwość pozyskania surowców energetycznych, o których mówiłem, których jest właśnie geotermika. Geotermika to jest niewyczerpalne źródło energii, piorun burzy, elektryk bawi i łuczy. A także z kolei umożliwiają mocniejsze uzależnienie się od innych gospodarek, również tych dalszy rozwój kraju. Dla Chin to jednak również okazja na niezwykłe odkrycia naukowe. No, mówiłem to o ZSR. No, a te przecież również pomogłyby całemu krajowi prowadzenie. Są co najmniej dwa odwierty, w tym taki na 9000 kilometrów. Metrów. 9000 metrów to 9 kilometrów, nie licząc głębokości, i ten na 11000 metrów, czyli 11 kilometrów plus minus kilometr, czyli 12 kilometrów. Rekordzistą jest Związek Radziecki, które dokopało się na głębokość 12,3 kilometra jeszcze w latach 70, o czym przed chwilą powiedziałem. Rosjanom chodziło jednak bardziej o tarcie nosa Amerykanom i reszcie świata, czego tu nie jest napisane. Prowadzone przez siebie wykopki kartofli. Poczekajcie, mamy filmik. O kurwa, wykopki na dnie oceanu ostatecznie anulowali. Ciekawe dlaczego. Panie Xi, znaleźliśmy! Nowe surowce i znaleźliśmy geotermikę. Czy pan zezwala na pozyskanie prądu z tej głębokości? Tak, macie to zrobić, włączacie wszystkie elektrownie. Mamy mieć dużo prądu. Prądu napędza wzrost gospodarczy i technologiczny. Tak jest, panie prezydencie Xi! Już włączamy go na oczoły. Rozumiecie, o co chodzi?
Dobre, nie? W basenie Tarmią w Xijiangu, kurwa mać, znajdują się jedne z największych, najgłębszych pól naftowych w Chinach. Dlatego też Chiny wiercą na potęgę. Ciekawe, co na to ludzi Krety. Że jeszcze głębiej znajdą kolejne źródła surowców. Tak, i dokopią się do reptilian. I ciekawe, co reptilianie to. I don't know. Mam dobre poczucie humoru, jak czytam takie rzeczy. Dobra. Chiny wierzą, że jeszcze głębiej znajdą kolejne źródła surowców z kolei. To przede wszystkim okazja do znalezienia nowych materiałów, które dadzą znaczenie większej informacji o historii Ziemi. W rejonie basenu ma gromadzić wodę spływającą z trzech pasm górskich. Mam takie pytanie, że wcześniej przeprowadzał odwierty sondażowe, żeby sprawdzić, czy na pewno ta woda tam jest? Chyba nie. I uważa się, że powstało ono podczas zamknięcia oceanu Pelozoickiego ponad 200 milionów lat temu, a wtedy Chińskiej Republiki Ludowej jeszcze nie było. O kurde. Do tej pory odwierty ledwie musnęły warstwę ziemi. No jak wiercieli chińskimi wiertłami, które się tępią na potęgę, to się nie dziwię. Made in China, wszystko wykonane, Made in China, gówno, 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 gówno lit na potęgę. Musisz to mieć, najnowsze wiertła z produkcji Made in China. Są gówno warte, gówno działają i gówno, gówno, gówno. Polecamy, telezekopy manko. Obejrzyjmy sobie kolejny filmik, ale do tej pory odwierty ledwie musnęły warstwę ziemi, dokopano się zaledwie na 0,9% jej głębokiej grubości. Choć Chiny nie zamierzają pobijać rekordów, to sama świadomość, jak wielkie jeszcze czyha poniżej, daje niemal pewność, że nie odkryto wszystkiego. Dlatego też azjatycki tygrys prowadzi dwa głębokie odwierty na terenie kraju. Wow. Pip, 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 pip. Kurwa, powiem wam szczerze, przepraszam za słownictwo, ale ja bym sobie, powiem wam szczerze, kolega dzwoni. Powiem wam szczerze, że ja bym sobie szczerze tam pozapierdalał rowerkiem po tych terenach azjatyckich. Panie kolego, właśnie prowadzę transmisję na żywo z wykopalisk w Chińskiej Republice Ludowej. Witam pana Maksymiliana, jest pan też właśnie... O skurwysynek. Powiem wam szczerze, no co, Chiny znalazły nieskończone źródło energii. Tak, w płaszczu Ziemi jest nieskończone źródło energii, a nazywa się geotermika. Reaktory atomowe mogą iść w pizdu. Słuchajcie ludzie, geotermika to nieskończone źródło energii, bo póki jądro planety jest w stanie ciekłym i tylko damy wymiennik ciepła na granicę litosfery i płaszcza, będziemy mieli nieskończone źródło energii, bo wprowadzamy tylko czynnik, który ogrzewa się do stanu ponad gazowego, czyli piąta
Poczekajcie, mamy, kurde. Panie Maksymilian, ile mamy stanów skupienia? Bo zapomniałem. Ciekły, gazowy i coś tam. No to chodzi o to, że woda będzie przegrzana i będzie w stanie gazowym. I ten czynnik właśnie w stanie gazowym wychodzi potem z tego rury z głębokości 1000 iluś tam, albo tam 12 km na turbiny. Turbiny wprawiane są w obroty, wytwarza, przekazują energię obrotową na generatory prądu i wytwarzamy, jest czysty prąd, czysta energia, czysta myśl techniczna. Dlatego Amerykanie to idioci, bo nie inwestują właśnie w geotermikę. Dobra, ZSRR biło rekordy. Pewną motywacją mogą być też wspomniane wcześniej odwierty ZSRR. Rosjanie zaczęli wcześniej 24 maja 70 roku na Półwyspie Kolskim. Szybko osiągnięto głębokość 7000 metrów, czyli mniej więcej tam plus minus 7 km. A po 9 latach rozpoczęto pracę przekraczającą rekordową głębokość 9583 metry. W latach 83 zaś zatrzymano się na 12 066 metrach. A kiedy powrócono do wiercenia rok później, zerwał się przewód wiertniczy i trzeba było zacząć od głębokości 7000 metrów. No. Szczególnie ciekawe okazały się jednak dokonane wtedy odkrycia. Otóż na głębokości około 7000 metrów znaleziono skamieliny planktonu, które miały ponad 2 miliardy lat. Na tej głębokości panowała temperatura 120 stopni. No to już można gotować wodę na kawę. Powiem szczerze, a co szczególnie zaskakowało, to przetrwały tam w takich temperaturach i warunkach. W tym materiale znaleziono przeszło 24 starożytne gatunki organizmów. Proszę, jednak da się. Na głębokości 5000 metrów, czyli jakieś 5-6 km plus minus, z kolei odnaleziono wodę. Tam z kolei panowała temperatura 70 stopni. W 70 stopni pamiętajcie, dzieci, że już możecie parzyć kawę. Jest to bezpieczna temperatura. Co było o tyle zaskakujące na takiej głębokości, skorupa ziemska jest w teorii zbyt gęsta, aby woda mogła swobodnie się poruszać. No, to znaczy, że tradycyjną naukę trzeba zweryfikować i poprawić. Chińczycy bez wątpienia liczą na odkrycia w podobnej skali. Płaszcz Ziemi stanowi w końcu aż 68% całej masy naszej planety. Tymczasem ludzkość zaledwie naruszyła samą skorupę. Ta żelazna zależnie od miejsca na głębokości 10 do nawet 70 km grubość. No, tymczasem to właśnie w skorupie ludzkość znalazłaby najpewniej najciekawsze odkrycia. Co jest to jednak osiągnięte? Dobre pytanie. No, to jest też dobre pytanie. Odwierty w ZSRR pokazały jednak, że trudny i złożony jest to proces. Oczywiście mówimy tu o wykorzystaniu technologii sprzed 50 lat, zatem część z trudności na pewno udałoby się teraz ominąć. Wspomniany przewód wiertniczy przerwał się po raz drugi na głębokości 12262 metrów, czyli jakieś 13 km plus minus, gdzie miała już panować temperatura przekraczająca 200 stopni. No, na 200 stopniach to już macie przegrzaną wodę i już możecie geotermię ciągnąć na całego.
Po przebiciu się przez głębokość 7000 metrów pojawiły się zaś kruche skały warstwowe, co tworzyło duże odpryski i utrudniało dalsze prace. W międzyczasie miała też odmłaniać się sama odłamywać się sama głowica, a zatem nic dziwnego, że prace trwały ponad 20 lat. Rozumiesz, panie Maksymilian? 20 lat wiercili w Rosji. To powiem ci szczerze, ja wiertarką bym szybciej to zrobił. Do tego dochodzi kwestia kosztów takiego projektu, a mówimy tu o jedynie lecz dwóch prowadzonych odwiertach na terenie całego kraju. Amerykanie, porywając się na to wiercenie w oceanie, musieli przerwać pracę ze względu na ekstalujące koszty. No. Chińczycy zapewne chcą samymi pracami dać jednak mocny sygnał zachodniemu światowi, nie zachodniemu światowi, źle napisane, tylko całemu światowi dać, że my jesteśmy mocarzem, my jesteśmy potęga, my jesteśmy kraj przodujący na świecie, możecie nas w dupę pocałować. No. I zapewne dadzą. Wam się nie udało, ale nam się uda. Kto wie, czy na to 9 i 11 kilometrach się zatrzymają. Może będzie to tylko próba przed kolejnymi odwiertami, a te będą już próbowały dowiercić się aż do płaszcza Ziemi. No bo kurde, każdy, kto ma mózg, wie, co tam jest i dlaczego trzeba tam wiercić. No i dobrze. Rafał Rudnicki, źródło Komputer Świat. Dziękuję Państwu za oglądanie tego filmu porywającego i życzę miłego dnia.